Hejka moi drodzy, witam wszystkich bardzo serdecznie 4 grudnia i rozpoczynamy czwarty vlogmas. Jest piątek, ja wstałam jakiś czas temu, bo przespałam dwa włosy. Aro mi towarzyszy, przyszedł do mnie. No i co, na dzisiaj jakichś większych planów nie mam. Nie wiem, co będziemy robić, jest piątek. Na pewno chcę zrobić sobie trening, bo wreszcie będę miała więcej czasu, więc będę mogła sobie poćwiczyć. Ale tak to chyba, nie wiem, nie będę chyba dzisiaj nigdzie wychodzić. Jutro może ewentualnie coś ogarnię, zobaczymy. Ale co, ale póki co to idę umyć zęby. Zjeść śniadanie, które chyba robi moja mama na dole, bo słyszę, że coś tam się tłucze, więc wydaje mi się, że mama robi mi śniadanie, także fajnie. Okej, właśnie skończyłam niemiecki, to jest moja trzecia lekcja i zaraz będę miała dwa hisy, także na dwóch hisach będę montować filmik. No i gotowa i nie wiem, ja utworzymy sobie kalendarze adwentowe albo coś w tym stylu, zobaczymy, ale póki co to idę umyć zęby. Ulala! Na bogato. Proszę bardzo, za moi drodzy, dzisiejsze śniadanie to jajecznica z boczkiem i pomidorami i chleb brzydki. Okej, moi drodzy, a więc już zjadłam, ogarnęłam się i pomalowałam i proszę bardzo, zobaczcie, jakie dzisiaj piękne kreski mi wyszły. Starałam się, robiłam chyba z pół godziny, także docencie, że mi wyszły naprawdę. I co, czas na otwarcie kalendarzy adwentowych. I dzisiaj, słuchajcie, nie otwieramy skarpetek ani świeczek. Ale otwieramy resztę, także zapraszam do oglądania. Zaczniemy może od czekoladek z Milki. I dzisiaj mamy 4 grudnia, więc otwieramy czwarte okienko. I mamy dzisiaj skrzypce, albo jakąś wiolonczelę, albo gitara, to raczej nie jest, ale coś takiego. Następnie mamy kolejny kalendarz, tym razem z Kindera. Jestem ciekawa, co dzisiaj będzie, w ogóle taką ochotę na jakąś czekoladkę właśnie z Kindera. Tak, mamy Kinder niespodziankę, ale kozak, ja nie wiedziałam, że tutaj będzie tak dużo tych niespodzianek. Ile ich tutaj jest? 11, to jest kalendarz z Kinder niespodziankami. Zaraz mi się zaczyna geografia, więc muszę przyspieszyć. Tomblerone, nie mam pojęcia, jak to się czyta, ale otwieramy. I dzisiaj mamy tą taką najzwyklejszą, fajnie, bo ja ją lubię najbardziej. Tej ciemnej czekolady nie jadłam, ale jak powąchałam, to mi tak średnio podeszła. Liter Sport i lubię ten kalendarz, bo tu jest strasznie wszystko przejrzyste i od razu znajdę te numerki. I dzisiaj mamy takie śliczne z jakimś reniferkiem. Zobaczcie sami. Z reniferkiem. I jest to smak Winter Mandelmusa. Czas na kosmetyki, czyli Rituals. I tego kalendarza jestem tak ciekawa. To jest chyba jeden z moich ulubionych kalendarzy, serio. Jest po prostu genialny. I dzisiaj mamy, ulala, jakiś fajny kosmetyk pielęgnacyjny. Mamy tutaj Overnight Hair Mask, czyli jakaś maska do włosów na noc, tak mi się wydaje. I ślicznie pachnie, jak jakaś odżywka. Przepięknie. I uwaga, kolejny najlepszy kalendarz to kalendarz, o, Seforowski. O, dziesiątka nam się otwiera, uwaga. What? Żartujecie sobie chyba ze mnie. Ale kozak, mamy coś z Too Faced i to jeszcze z Peach Perfect, a to jest mój ulubiony jakby, nie wiem, seria kosmetyków z Too Faced. I jest to chyba, nie mam pojęcia, co to jest, jakiś puder, rozświetlacz, ale pachnie ładnie brzoskwinką, nie mam pojęcia szczerze, co to jest, co to jest. Tak, setting powder, no, czyli mamy puder, ale śliczne i nie spodziewałam się czegoś takiego tutaj. Piękny. Dziś są mega fajne rzeczy w kalendarzach i ostatni kalendarz to oczywiście nasz największy i najlepszy kalendarz. I dzisiaj mamy czekoladkę z bombką. O, od kredki mi się tutaj powróciło, no ale tak się prezentuje. Także idę zdjąć aparat, żebym mogła pozjadać te słodycze i idę na geografię. Yo, yo, właśnie skończyłam lekcję i zmontowałam vlogmasa. I dzisiaj, słuchajcie, jest jakiś chyba dzień paczek. Z racji, że przyszła do mnie paczucha od Moskito. Dokładnie tak, moi drodzy.
Więc stwierdziłam, że możemy zrobić sobie taki mini haul zakupowy. Ale to światło tutaj jest okropne. Jezus Maria. A więc tak, pierwszą rzeczą, którą tutaj mam, to jest taka kurtka. Ona jest jakby taka, nie wiem, beżowa. W kamerze jest jakby taka, nie wiem, czekoladowa, coś w tym stylu. Ale no, jest dość taka malutka, jest też dość cienka. Tak się ona prezentuje. To futro też można odciąć. Oczywiście to jest sztuczne, żeby nie było. No i jest to rozmiar XS. Kolejną rzeczą, w którą ja się zaraz przebieram, bo będę robiła fotki i w sumie zrobię sobie fotkę w tym. To jest to czarna bluza, taka zwykła. I do tego czarne spodnie, czyli taki po prostu zwykły dresik. To, co też tutaj mam, to mam taką koszulkę z napisem... Jezu, ten nóż trochę wygląda przerażająco, ale jedyne co robiłam, to otwierałam paczkę. Taka koszulka z napisem Mosquito, też bardzo ładna. Mam, słuchajcie, piżamki i to, słuchajcie, dwie takie same. Nie wiem, czemu są dwie takie same, chyba się, nie wiem, czy się pomyli, czy może zamówiłam dwie takie same. Nie mam pojęcia, ale jest. Jest też taka piżamka Sleepy Beauty i jeszcze taka czarny kolorystyka. I jeszcze dwa dresiki, taki niebieski i taki różowy. No prześliczne są te rzeczy, bardzo, bardzo ładne. Ja się chyba albo przebiorę w ten, albo w ten czarny, właśnie się zastanawiam. Ale chyba w czarny jednak mimo wszystko, tak mi się wydaje. Teraz automatyczne przebieranie się, bo ja jestem jeszcze w szlafroku. Uwaga! Przebrana. Ogólnie to jak wiecie, mam tutaj na włosach takie jakby odcięcie przez to, że kręciłam sobie włosy i coś mi nie pykło. No jak wiecie, tych już fal nie ma, bo kręciłam sobie jakby tylko przód tych włosów. I co? Ja lecę sobie chyba teraz zrobić tą foteczkę. Jeszcze w sumie nie wiem, gdzie ją zrobię. Możliwe, że na tarasie biorę aparat, bo słuchajcie, nie wiem, czy część z was wie, czy nie wie, ale moja mama kiedyś robiła tak dość profesjonalnie zdjęcia i ma odgrom tego sprzętu, my mieliśmy zamiar to sprzedać i teraz ja to znalazłam i będę sobie robiła zdjęcia. W ogóle zobaczcie, ja wam jeszcze nie pokazywałam, jak wygląda nasz taras. Jest tu przepięknie, naprawdę. Zobaczcie sami, tutaj jeszcze poza stoi śnieg, leży. No ale patrzcie, mamy tutaj po prostu pięknie. Poduchy, gwiazdki, jakieś lampki. Tutaj są takie ogrzewacze. No jest po prostu cudownie. I ja chyba zrobię fotę przy tej palmie. Chociaż jest jeszcze, albo może przy tej. Zobaczymy. Ale let's do this. Słyszycie Aro, który pije wodę. A ja właśnie wchodzę na Discorda, bo będę grała z Martyną w coś, jeszcze nie wiem w co. Ale musi mi się poprawić humor, bo wpadłam w jakiś taki strasznie, nie wiem. Muszę sobie po prostu poprawić humor, więc Martyna zawsze mi poprawia humor. Hejka moi drodzy, zrobiłam sobie chwilową przerwę od grania. I słuchajcie, nie uwierzycie, w co gram. Uwaga. W Minecrafta, dokładnie tak. Nie no. A tak sobie powiem, że Minecraft to jest gra mojego dzieciństwa. Ja grałam przez pół mojego życia w Minecrafta i właśnie z Martyną. Także śmiesznie. A teraz słuchajcie, stwierdziłam, że coś upieczemy i będą to ciastka, które kupiłam w Niemczech, jak byłam na wyjeździe. Także jeżeli nie widzieliście jeszcze vloga z Niemczech, jak jechałam m.in. po kalendarz adwentowy, to zapraszam. W ogóle zapomniałam o dzisiejszej styluwie, a dzisiejsza styluwa to jest dresik z Mosquito, który wam już wcześniej pokazywałam i do tego mam te takie uszka z Sinseya, także idziemy robić ciastka. A więc jeśli chodzi o te ciastka, to mam takie brownie, uwaga, uwaga, taką babeczkę, taka babeczka, a to co ja będę robić, to takie kruche ciasteczka. Let it snow, let it snow.
Moi drodzy, ciasteczka gotowe, tak się prezentują. Są to takie kruche z jakby takimi M&M'sami, coś w tym stylu. No takie dość takie zjadliwe, no nie są jakieś najlepsze, nie są jakieś najgorsze. Mam też Pepsi Max i herbatkę, także teraz kontynuuję. Moi drodzy, ja się wykąpałam jakiś czas temu, jestem przebrana w piżamkę, w ogóle to jest ta piżamka, którą ci wam pokazywałam z Moskito i powiem wam, że ja do tej pory miałam straszne braki, jeśli chodzi o piżamy, a teraz naprawdę się w nich obłowiłam, także super, bo lubię spać w piżamach i słuchajcie, widziałam trend na TikToku, bardzo fajny, dzięki którym możemy sobie zrobić jakby takie fale w naturalny sposób. Więc stwierdziłam, że to spróbuję. Czy to wyszło, dowiecie się na jutrzejszym vlogmasie, ale na tym pokażę wam, co zamierzam zrobić. A więc mam tutaj od tego mojego słynnego szarego szlafroka, którego ciągle pytać, on jest z Pepką. Zakładamy go sobie na głowę i teraz bierzemy sobie pasmo włosów i oplatamy dookoła. I jak jesteśmy tutaj, to bierzemy kolejne i znowu oplatamy dookoła i tutaj znowu jeszcze więcej. Okej, moi drodzy, a więc ja sobie jeszcze podświetlę twarz telefonem, bo chciałam wam tylko powiedzieć w takiej nietypowej okazałości, że dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie tego odcinka i widzimy się już jutro. Do zobaczenia i cześć. No i oczywiście jutro efekty tego. Także wyczekujcie. Pa, pa.